Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Tactical Gamer. Zapraszam Was na dzisiejszy materiał. Ale też przypominam o Perfect Blue. Link w, w opisie filmu. Zapraszam, jak chcecie sobie jakieś gry kupić, jakieś zakupy ogólnie zrobić. No to klikajcie na link i działajcie! Cóż więcej mam Wam powiedzieć? Działajcie, działajcie, a tymczasem prze przechodzimy do tematu, a dzisiejszym tematem będzie. Hellblade 2 wcześniej czy później moim zdaniem trafi do, game, do nie Game Passa, bo w Game Passie to już jest, ale trafi na PS5. Były wcześniej plotki, że ta gra może trafić na, też na PS5 i teraz coraz bardziej to, w to wierzę, dlatego że po prostu gra miała bardzo słabą sprzedaż na Xboxie. E, czy to cyfrowo, a w zasadzie można powiedzieć, że tylko cyfrowo, zresztą, no może, jakby wydali pudełko, byłoby lepiej. Ale tutaj idą kasusem Alan Wake 2. Nie było pudełka, to była sprzedaż. Nie taka jak być powinna. Alan Wake zmądrzał i moim zdaniem Microsoft też zmądrzeje. Wyda to pudełko na Xboxie, ale od razu z pudełkiem. na PS5. Pamiętajmy, że Hellblade to jest gra też e, kojarzona z marką, z, marką, z platformą Sonego, więc dla mnie jak najbardziej. Jak najbardziej pasuje to, i teraz przy tym, co się wydarzyło z tą grą, no nie osiągnęła niestety sukcesu. Sprzedaż poniczej oczekiwań. Nie wierzę w to, żeby Microsoft miał zamknąć Ninja Teory, raczej pójdą właśnie w kierunku tego, że wydadzą tą grę również na PlayStation. To będzie takie case to case, jak oni mówili. Jeżeli gra da sobie radę na Xboxie i Jest z ich Studiów, to nie wyjdzie na inne konsole, ale jeżeli gra sobie nie da rady, to zawsze będą mogli ją wydać na platformę przeciwną i będą się ratować, że tu masz Game Passa, tam nie masz Game Passa. Więc moim zdaniem prędzej czy później ten Hellblade 2 trafi na Playaka, no bo mówię, nie odniósł sukcesu i musi tam pocelować się, żeby filmik, słuchajcie, nie był za krótki, to też dodam, że Game Pass znowu zdrożał. Ostatnio była cena z 55 chyba na 63, teraz 63 jest na 73. No robi się już naprawdę, naprawdę taka ciekawa kwota, ja też, dlaczego ja też powiem, że się robi to ciekawa kwota, ponieważ ja płacę za to miesięcznie, nic nie kombinuję, nie doładowuję kodów, po prostu płacę za tą usługę, mam stałe zlecenie i pobierają mi te 63 zł do tej pory, a teraz będzie to chyba 73 czy 74, okej. Okay. I o ile faktycznie powiedzmy, no showcase i to co pokazali w jakiś sposób powiedzmy tłumaczy, że o patrzcie mamy gry, dowalimy wam, no to niestety musi to zdrożyć. Tak mam nadzieję, że te gry, które trafią to faktycznie będą dobre gry i udane. Miejmy nadzieję, że ten Stalker 2, pamiętajmy, About, Indiana Jones, no miejmy nadzieję, że to są gry, które naprawdę się i Call of Duty przede wszystkim, myślę, że to po prostu chodzi o to Call of Duty, to Call of Duty, które trafia do Game Passa. No, powiedzmy, że jeżeli te wszystkie gry okradzą się bardzo dobrymi tytułami, to jak najbardziej tłumaczy ich ta podwyżka tego Game Passa, no bo w końcu to będzie, mówię, wartość rośnie, usługi. A jak rośnie wartość usługi, to i musi sam abonament lecieć. Ja osobiście oscyluję, że jak oni naprawdę się już napędzą i zaczną te gry wydawać yy, co 3 miesiące, co 4 miesiące, takie dobre tytuły, to ten Game Pass do tej stówki doleci. Mówię o tym ultimate, oczywiście, ja też z niego korzystam, czyli mamy, gramy sobie na PC, -cie, gramy sobie na chmurze, mamy live'a, no i mamy Game Passa, więc myślę, że to do stówki doleci. I dalej będę uważał, że jeżeli taki kontent utrzymają i takie gry będą trafiać, to ok, tą stówkę będę mógł za, to, e, za tą usługę płacić. Czy te, w tej do tej pory, no moim zdaniem do tej pory te 5-6 dych, ok, bo usługa miała lepsze i gorsze dni, w zasadzie ostatnio, no to tak, szczerze to dla mnie bez szału game Pass. ostatnio trochę przysiad, ale liczę, że ta końcówka roku i to co później będą wydawać na w tym game passie, no to naprawdę będzie to coś. No nic kochani, to wszystko. Są kochani wakacje tych materiałów może być trochę rzadziej, bo jest naprawdę wpyte gorąco. Eee, siedzę z dzieciakami na urlopie i nie zawsze jest ta siła jeszcze coś tutaj nakręcić, nagrać dla Was, no ale oto jestem, mamy temat Hellblade 2 na PS5 moim zdaniem, kwestia czasu, cena Game Passa jeszcze w moim zdaniem w granicach rozsądku. Eee, I dałem wam, eee, że tak powiem, swoje argumenty, dlaczego uważam, że no... Rośnie, no bo rośnie też, yy, jakby... Yy, miejmy nadzieję, że jakość samej sługi. Bo pamiętajcie jedno, jeżeli w Game Passie będą gówno gierki, czy będą gry pod Game Passa, tak jak niektórzy mówią, to po prostu ludzie przestaną za to płacić, bo się nie będzie opłacać, nie będą chcieli i tyle, tak? Więc moim zdaniem, no to, no musi to trzymać jakość, żeby sobie tłumaczyć tą cenę. Ja oscyluję, że oni dojdą do tego 99, ale w momencie jak naprawdę będą sypać grami co 3-4 miesiące dobrymi grami, zaznaczmy to wszystko kochani. Trzymajcie się. Cześć. Jo.